Dzięki, że jesteś. To już szczyt. To już nie może tak dłużej trwać. Henryk, spokojnie. Po kolei. Ta cholera się nade mną znęca. Ona nad tobą? Nabija się z mojego wieku, wyglądu, zawodu i z mojego życia uczuciowego. Z życia uczuciowego? Tak. Przez miesiąc rozmawiała ze mną na portalu randkowym jako urocza farmaceutka Krystyna. Woli Krysia. Znasz mnie. Nienawidzę młodzieży. Ale dopóki cię nie pobije lub na ciebie nie przeklnie, nie mogę jej zawiesić w prawach ucznia. Co? Co ty robisz? Takie tam zabawy. Nie możesz się tak zachowywać, bo cię wywalą. Musisz być odpowiedzialna. Agata czy Mariola? Agata. Agata. Agata, Agata, Agata. Nie obraź się, ale jesteś lamusem. Szczerze, to najmilsza rzecz, jaką kiedykolwiek mi powiedziałaś. Patrz, lamusie! Weź w końcu coś ze sobą zrób, bo wstyd się z tobą na mieście pokazać. Nie wiem, przyjdź na czerwonym, poproś kierownika na rozmowę w sklepie. Złam jedno z 10 przykazań. Ani żadnej rzeczy, która jego jest? Agata jest taka klasyczna. A Mariola to nieokiełznana siła. Przeklnij chociaż. Nie, bo wtedy moja buzia wygląda brzydko. Ma ładną buzię. Co ty robisz? Oddaj to! No. Grozi mi 4 z fizyki. Oddam pod jednym warunkiem. Jakim? Kurde, idą tu. Szybko, dawajmy, że gadamy o męskich sprawach. Cycki, wąsy. Piłka nożna. Hokej. Hokej nie jest męski. Spanikowałem. Cześć. Tosiek, jesteś frajerem. Krzysiu. Gruby, jesteś parszywy. Do widzenia. Trochę sztywno, ale masz tę moc. Jedna Agata. Z twojego złego Mariola. Ferie tuż, tuż. Dopiero za 2 tygodnie. Cicho, psujesz nastrój ferii. Kogo ja chcę oszukać? Jeszcze 2 tygodnie męki. Wchodzisz? Nie. Po bibliotece mam wysypkę. Czekaj, ile ty masz zagrożeń? Jezu, gdybym wiedział, to bym nie miał zagrożenia z matmy, tak? Ja mam tylko jedno, ale za to u niego. No co? Mieliście kiedyś lepszego nauczyciela? Jeśli tylko zadrży mi ręka, zamiast pysznej oranżady powstanie toksyczna trucizna. To kto ma ochotę spróbować? Berkowski? Wszyscy zaliczyli. Oprócz Berkowskiego. Podpisałbyś się chociaż czytelnie. Nie mogę dać mu tej satysfakcji. Nauka. Szczęście. Owszem. Nie. Owszem. Nie. Owszem. Nie. No Hubert, powiedz jej coś, no. Orgazm świń trwa 30 minut. Co? No. Nie, no bardziej chodziło o to, że ona uważa, że jestem grzeczna, a to nieprawda. Ale jesteś grzeczna. Wczoraj przeprosiłaś drzwi, że w nie wpadłaś. Tak? Przepraszam. Ty teraz boss, prawda? Tak. Tak. Śmiał mnie zagrozić. Nienawidzę go. Ciesz się chwilą. Nie. Chwila śmierdzi. Świat się rozwija. Umiera. Gospodarka kwitnie. Chyba dług publiczny. Demokracja się rozwija? Tyrania. Żyjemy w najlepszym z możliwych światów. I pan w nim jest?
Dość. Nie zaliczysz u mnie tego przedmiotu, jeżeli nie znajdziesz w swoim życiu czegoś pozytywnego, inspirującego. Przepraszam za spóźnienie. O, to było piękne i pozytywne. Liczy się? Co ty gadasz, Mariola? Świat jest piękny, skoro jest w nim miejsce dla tak wspaniałego, przystojnego nauczyciela. A właśnie. Byłaś u niego na tych konsultacjach? Chciał mnie pan widzieć. Tak. Wiesz co, Agata, bo przeglądam twoje wypracowania i są ładnie napisane. No, akurat muszę ci powiedzieć, że tak jest, poza końcówkami. Bo tam zawsze mam wrażenie, jakbyś sobie po prostu przeczyła. Się zastanawiam, czy ty kiedykolwiek chcesz do czegokolwiek dojść. O tak. No to musisz ostro wziąć się do roboty. Ostro. Co mówisz? Jest już prawie mój. Wszystko w porządku? Maja? Który to wiek? Co ty tu robisz? Myślałem, że to dla ciebie jest zakazane miejsce. Mam zagrożenie z Polaka. Nigdy nie przeczytałam żadnej książki. Żadnej? No jakoś nie pykło. Kiedyś zaczęłam, ale okazało się, że trzeba zapamiętywać zdania, które się przeczytało. No na tym to polega. Teraz muszę ogarnąć wszystkie lektury, bo jutro mam sprawdzian. Po pierwsze, to jesteś w złym dziale. I z tego, co widzę, to czytałaś książki kucharskie. A, to dlatego jestem taka głodna. Po drugie, dziewczyno, nie musisz wszystkiego czytać. Jest XXI wiek. Teraz są inne sposoby. Pomogę ci. Jest XXI wiek? Zrób coś złego, dziecko. Jezu, Mariola! Panem Boga nadarymno! Wszystkie dziewczyny w tej szkole są wredne. Takie powietrze. Nie, Maja jest kochana. A czytałaś jakąś książkę Dostojewskiego? Tak, wiem. Jest taka jedna. Czekaj. No? Idiota! Mówiłem. Wredne. Dobra, body. Rusz. No co ty, tato? Muszę się dzisiaj pouczyć. No powiedz mi, tłumoku, ile ty masz tych zagrożeń? Spoko. Tylko 9. No nie mam syna. No nie mów tak. A jak mam mówić? Nie rozumiem. Piwko, 2, dropsa. Nawet 48 godzin. Ale ja przynajmniej szkołę skończyłem. No ale no przecież no, zagrożenia na semestr nic nie znaczą. Dla mnie znaczą. Dla honoru znaczą. Nie musisz zapieprzać jak jakieś cieci. Okej, jeżeli będę czytać 3 strony na minutę, to akurat zostanie mi godzina snu. Nie musisz wiedzieć wszystkiego. Hej, lalka. To, że nie znasz tych lektur, to zbrodnia i czeka cię kara. Będziemy uczyć się noce i dnie i żadna dżuma czy potop nas nie powstrzyma. A jak już to wszystko obejrzysz i przejdziesz przez granicę, to czeka cię inny świat. Ale ja chcę iść w tango! To będzie ciężki proces. Najważniejsze, żebyś miał tu, tu i tu. Jak chcesz mieć tu, to musisz mieć tu. Ja rozumiem, że możesz mieć tylko tu i tu. Ale najważniejsze w życiu to mieć tu. Tak, to w takim razie poproszę z kierownikiem. Miej serce i patrzaj w serce. Miej serce i patrzaj w serce. Z czego to? Z Mickiewicza. Jezu, a jest coś, czego on nie napisał? Jak chcesz zachować
moją krew, mój honor i część mojej renty, to zapieprzaj gnoju do pracy. A dawaj, bo nie zasłużyłeś na to. Ale zajebista lektura. Oglądasz, chłopaki nie płaczą. To też Mickiewicza? Etam, ja nie potrzebuję snu. Przyniosłem hańbę swojej rodzinie. I tak dobrze, że się do ciebie przyznali. Od dzisiaj koniec z imprezami. Wkraczam na nową, świetlistą ścieżkę prawości. Przepraszam. No nie mogę uwolnić swój wewnętrzny gniew, kobieto! Nie masz żadnego gniewu. Co cię wkurza? Brak czasu na naukę. Ej no! Złość zmaga refleks! Ostań! Jak kogoś uderzysz? Na pewno wszystko pamiętasz? Tak. Ludzie bezdomni mieszkają w szklarniach, do Macbeta przyszły drzewa, a król Edyp naprawdę kocha swoją mamę. W dupę! Tak mnie wciągnąłeś, zapomniałem uczyć się chemii. O nie! Czemu się tak czepia? Przecież nawet nie jestem zagatą. Czemu ona jest taka okrutna? Czemu życie jest okrutne? Przepraszam. Jezus Maria! Nie bój się, jestem przecież spoko. Tak? Myślę, że w sytuacji, kiedy Agata poszła wreszcie po rozum do głowy, możemy zakończyć nasze drobne nieporozumienie. A moje oceny? Dobra. Jak się oznacza tlenek węgla? Co? Gratuluję! Masz 2 na semestr. Wiesz co, Mariola? Nie będę się ciebie słuchać! Nie mam żadnej złej strony! Ty też nie masz! Żaden człowiek nie ma! Serio? Co za kobieta? Słuchajcie, wy sobie oglądajcie ten film, ja za chwilę wrócę, okej? Carpe diem! Jestem głupi. No? To jedyny przedmiot, z którego nie jestem zagrożony. A to dlatego, że wystarczy być pozytywnym. Pozytywnym kretynem. No właśnie. A co tam leci? A to. To film o żołnierzu bez nóg, który wraca do rodziny, która myślała, że nie żyje. O, patrz. Jego pies nie widział go od 5 lat. Wiedziałem. Ale że co? No pani Mariolu, oficjalnie pani zaliczam. Pani ma uczucia. Wcale się nie wzruszyłam, niech mnie pan obleje. Ale skąd? Pani dostanie 5. Z plusem. Carpe diem. Niech pan obleje! Co jest, Mariola? Nie lubię przegrywać. Oj, daj już spokój, co? To jest całkiem pozytywne. Po pierwsze, profesor pokazał, że jest nie tylko przystojny, męski, ale i sprytny. Dzięki czemu pragnę go 3 razy bardziej. No, ale też pokazał, że czasem trzeba odpuścić. Co? Chodzi mi o to, że każdy ma mroczną stronę. No i ja też. I czasami idę się wykrzyczeć do lasu. I napisałam kiedyś hejterski komentarz. Także wiem, co czujesz. Ale Mariola, podziwiam cię. Dzięki. Tylko się nie popłacz. Zamknij japę. A właśnie, z tego szczęścia zapomniałem iść na polski. Jak ci poszło, Maja? Oblałam test. Co? Ale pani dała mi szansę napisać opowiadanie i okazało się, że jestem przyszłością polskiej literatury. To ma sens. Ej, ekipa. Czuję się dzisiaj w buntowniczym nastroju. Chodźcie się napić po fizyce. Ale w racjonalnych ramach, tak? Ostatni raz. To może piła. Co przechowujemy w butelce lejdejskiej? Ładunki elektryczne.
Ile jednostek podstawowych zawiera układ SI? 7. Co to jest entropia? Jest miarą stopnia nieuporządkowania układu. Dobrze. To powiedz jeszcze, kto otrzymał pierwszą nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki? Co? Ale nie było tego. Oj, było. 116 lat temu było. Powinnaś to wiedzieć. To są podstawy. No, niestety nie mogę ci postawić piątki. Co? Nie rozumiem. Co powiedziałaś? Chyba pana pojebało! Przepraszam. Nie ma przepraszam. No to się doigraliście. To niedopuszczalne. Ona nie chciała, daj spokój. Przecież wiesz, że jest wzorową uczennicą. Co ja wiem, to jesteś zbyt liberalny. Nie mogę pozwolić na takie rzeczy. Co przez to rozumiesz? Twoja córka w dniu dzisiejszym zostanie zawieszona w prawach ucznia. Do odwołania.